Wiesz, co mi się przypomniało? Że kiedyś taki gość w kocu na głowie wysłał nam grę. Ciekawe, co się z nią stało. Słyszysz to? Coś nadlatuje. O! A co to za gra? Ta gra jest moja! Niebo, moja! A więc walczmy! Fuck versus Princess Leia. Zniszczę cię, ty góro kudłów! Mój poziom midichlorianów przekracza wszelkie granice! O kurde, sorry. Chyba włączyłem niechcący pauzę. Jak się stąd wychodzi, kurde? Nie masz szans. Będzie flawless victory. Ty weź poczekaj, bo chciałem sprawdzić, jak tutaj się ciosy w ogóle robi, bo nie wiem jeszcze. O! Chyba... O, znalazłem blok. Wiesz co, czekaj, zmienimy może arenę. Ta jest strasznie nudna. O! To jest to. Zaraz, ale po co my w ogóle walczymy o tą grę? Przecież zawsze robimy odcinki w dwójkę, działamy w jednej rebelii. A, w sumie racja. Po co my walczymy? Witajcie ponownie w Casa del Head, gdzie tym razem będziemy grali w Star Wars Masters of Teras Cassie. Zaczynamy od wpadek z okładki, aby sprawdzić, czym ta gra jest i co będzie oferowała. Dojdzie tutaj do zderzenia dwóch zupełnie odrębnych światów. Mamy Luke'a Skywalkera i postać, która wygląda jak wyjęta żywcem z Tekkena, Soul Calibura czy Virtua Fightera. No dobra, to zobaczmy może, jaki jest opis. Od razu zaznaczę, że gra jest dostępna po angielsku i po fińsku. Intense 3D fighting in that galaxy far, far away. Kiwasta tidetaistelua tuola kakaisela galakisila. Akcja bijatyki rozgrywa się krótko po tym, jak rebelianci niszczą Gwiazdę Śmierci. Imperator postanowił dokonać zemsty na rebeliantach w takiej postaci, że uknął tajny plan. Tajnym planem jest agentka i zabójczyni Arden Lynn. Arden Lynn jest studentką antycznej sztuki walki znanej jako Teras Cassie albo Teras Cassie. Spodziewając się, że w tej grze bijatyce będzie tryb story, to postanowiliśmy, że wybierzemy już zawczasu postać, którą będziemy grali i tą postacią jest... Tok. Tok's fighting abilities inspire terror and awe in his opponents with his seemingly random fury. By the time his opponents realize that the chaotic frenzy is actually a precisely timed and executed combination, it is too late. Czy nie jest za późno na Teras of Cassie? Przekonajmy się. Ale jest bardzo klasyczne rozpoczęcie. To była jeszcze ta era, kiedy zawsze było a long time ago in a galaxy. O cholera. Wow, nie wiedziałem, że Leia potrafi taekwondo. No i cóż, mamy standardowo jak na bijatykę tryb arcade, survival, w którym walczymy pewnie z kilkoma przeciwnikami. I team mode, gdzie pewnie się na drużyny walczy. Arcade. O! O matko, to jest ta szachownica, nie? Z Millennium Falcon. Tak. Szachownica i hologramy. No i jest, proszę bardzo, Arden Lynn. To jest nasza nowa postać. Luke Skywalker. Boba Fett. Princess Leia. O, jakie mam minę. O matko. Ale gówno. A to się... Wiesz, gdzie jesteś? Poznajesz scenę? No, to jest tak... Dagobah? Ring out, patrz. Nothing beats a blaster by your side. Fajne jest to, że te życie jest w mieczach świetlnych od Luke'a. Ale strasznie zamula ta gra. Zerowa kontrola jest nad postacią. Han Solo jest po prostu taki ociężały po ciężkiej nocy. Po prostu jest wypity. No. Kantynie. Ale podoba mi się strasznie to, że wprowadzili jedną nową postać i ona kompletnie nie pasuje do tego. Han! Ach. Zobaczmy, co oferuje tryb arcade. To weź Toka, on jest fajny. Ooooooo.
versus Princess Leia. Ona nie patyczkuje. Tutaj jest taki pełny Expanded Universe. Taki bardzo skrajny. To jest skrajna wizja uniwersum Gwiezdnych Wojen. Schowała miecz, co to oznacza? Jaka będzie jej taktyka? A ty zrobisz się większy. Wow! Wywaliła ci lawą. Pamiętasz, jak księżniczka Leia w 6 epizodzie walnęła lawą temu kolesiowi? No, to było to. No, to jest remis. Jak to jest remis? No, na razie flawless. Flawless jesteś, no to rób go. Rób ogień. Teraz. Yeah. Jak specjalny atak Toka, czyli żyganie ogniem. Po prostu ma niestrawność po obiedzie u Jabby. Dobrze, będzie flawless victory. Perfect. Tok to jest moja naturalna postać, bo właśnie jestem najbardziej podobny do niego. Rozumiem. Boom. Tak jest. Moje gratulacje. Fuck versus Boba Fett. Jeszcze genetyka. Co to było? O, cholera. Dobre. Podoba mi się. No. Okropna jest ta gra. Ja już ziewam. Okropna jest ta gra. To jest prawdopodobnie jedna z najgorszych gier w życiu, w jaką grałem, jeśli chodzi o samosterowanie. Masz ognie. Co to jest jakiś to jest smog z Komodo? A wiesz, zastanawiam się, czy rzeczywiście oni tak sobie wymyślili, czy gdzieś tam ktoś w jakiejś książce napisał, że Tok na przykład... Miał zgagę, no albo... Fuck versus Chewbacca. Chewbacca zaczął... Co to jest za mapa? Bo nie poznaję. On na capoeirę. Jaki on jest szybki! Ja wiedziałem, co mogę zrobić. No, ja jestem spadłem. Co idzie? Fuck! Ja pierdzie. Jakie magiczne kulki. Magiczne gwiazdy na ciebie spadają. You lose. No, próbuję, nie umiem nawet wstać. Nie umiem wstać nawet, nic nie mogę zrobić. Dobra, czekaj jeszcze raz. Nie! Kule mocy! Ty, on jest inteligentny jakiś, nie? No. Przewiduje dobrze. Co to było? Czemu nie padniesz? Dup! Czemu on zrobił fikołkę? Ja nie chciałem czegoś takiego zrobić. O, tak chcę zrobić. Tak miało być od początku. Tak, jeszcze! Yes! Fuck versus war. Dobra, a co to za arena? Bo trzeba poznać po teksturze piasku. Coś tam się pali, ale nie wiem co to jest. Się pali. Jakaś flara. To jest Rancor! To jest pałacu Jabby pod ziemią. Aha. A widziałeś tam tą teksturę? No, tam jest taka brama. O, jest Rancor. Brama i Rancor. On tam się rusza. No. Patrz, teraz już blokuje, nauczył się. O, teraz Cassie! On się czaił z tym, nie? Przez cały... Ciekawe, czy Jabba będzie. Powinny być takie... W sumie pasuje fabularnie, bo ty jesteś jego pracownikiem. O! Szarżuje. Jest w końcu. Fuck versus Luke Skywalker. Przecież Luke Skywalker został pokonany przez Toka, od razu zaczyna z miecza. Ale przecież nie powinien Luke zagadać najpierw, nie? Widziałeś, on obronił to. On obronił wszystkie moje ciosy. Patrz mi. O, dostał. Jednak da się go zranić. Nie wygląda to dobrze. Wygląda to bardzo źle.
easier than shooting womp rats back home. Continue. Ale teraz wystarczy, że będę blokować. 2, 1, patch. Jaki wnaczaj. Będzie perfekt, zobaczysz. Mam taktykę na Luka chyba. Coś Luke chyba... O, no, co się dzieje, Luke? Nie wiem, co zrobić. 3, 2, 1. Nic nie zdążę zrobić, patrz, koniec. Yes. Wygraliśmy. Na czas. Na czas, ale no. Jak polska reprezentacja. Tak jest. Fuck vs Han Solo. Round 1. O, hot! O, wow. Co to było? Snow Speeder to był chyba, nie? Speeder. Fuck versus Arden Lin. Szybka jak łuki. To jest nowe określenie w sztukach walki. Boom! Wow, co to było? Nie wiem. Na tych ciosów. A ty w tym czasie byś pół ciosu mógł zrobić. Leci. O, doszło. Jak on to ma, to, żeby się ktoś nie wycofał, może ma zastosowanie, nie wiem. O! I co teraz zrobić? Teraz się boję. No! Jest! W końcu. Fuck versus fuck. O, wspaniale. No, to jest kurde, to jest, walczysz ze swoimi słabościami. Jak Luke Skywalker w tej jaskini. No, wkurza się. Nie wie, który tok jest prawdziwy. Wow, jakie mi tu ciosy robi, patrz. Knockout. You lose. O, twój ulubiony cios. U niego to działa dobrze, a nie jak u mnie. Patrz, co on robi. Wyszedł z ringu. Wypadł z ringu sam. Dobrze. Mamy taktykę na niego. No, to tok nie ma wysokiej inteligencji, nie? To jest jakby ten minus jego. Jakie topory. Trz, trz, trz. Jej. Uff. A ładne to było te. Stałem na krawędzi, widzisz? No i co, jeszcze ktoś jest? Już mam dość. Fuck versus Darth Vader. Yeah! Tak, liczyłem na to po cichu. Darth Vader też na pięści? Mam taktykę na niego. Opowiem mu o jego synie Luku. Co, teraz na czas byś grał? Jak ci zostało tyle, taką niską przewagę masz? Time out. You win. Matka wychodzi z Vaderem na czas. Zobaczmy, czy George Lucas tutaj maczał palce. Podstawowa rzecz. Tony Sear. No nie ma się co śmiać, bo petycja, żeby George robił dziewiątą część Gwiezdnych Wojen, cały czas już jest w sieci. Jest. Strzeliłem jakoś. Han Solo zawsze strzela pierwszy. Powstrzymałeś atak prądem. Nie wiem, naelektryzowany miecz świetny, bo tego jeszcze nie widziałem. Włączyłem chyba tryb dużych głów. No rzeczywiście. Włączyłem tryb dużych głów, bo na selekcie jest. Znalazłem taki kod. W sumie można powiedzieć, że podzieliła los swojego brata, bo on też tak spadł. Na podobnej lokacji. No właśnie i Rancor tam zjadł jednego takiego toka. Nie wiem, czy pamiętasz. Mnie by nie zjadł, bym się nie dał. Myślę, że ona się opiera na mieczu świetnym. To jest bardzo mądre. Opierać miecz o ziemię. Czy Luke Skywalker używa lightninga? Wow! Księżniczka Leia. Czekaj, wyniki.
Ja przeczytam, jaki to jest super atak. O, widziałeś to? No, widziałem jakieś magiczne kule, czy cokolwiek to było. Nie w tą stronę! No ej, co jest? Jaki szajs! Mogę no daj to ognia. No po prostu jestem zły na tą grę. Kurde, bez sensu to jest, ale dziadostwo. O ale gówno. Nie mogę już po prostu nerwowo wytrzymać w tej grze. Jest taka denerwująca. Nie, tego zrobić no. Sorry. To się zaczyna. No, zajebiście. No, spal mnie. Nie mogłem nawet nacisnąć. Jakie gówno. Niech zobaczę, jakie to jest twoje. Jeszcze mnie. Jakie kości, patrz. Bigo. Zniszczył cię, daj. Nie, mam dość, muszę coś zjeść albo się napić po prostu, bo nie wytrzymam. Podejdę go dołem. Ale nie. Co to jest? A co to jest za... Co ona robi? Zabij się i wykorzystasz moc następnej walce. No skąd on to, jak on to zrobił? No patrz co się dzieje. No dobra, jest.